Konwencja stambulska nosi oficjalnie nazwę Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Oficjalnie głosi ona bardzo szczytne cele, ale zawiera wiele niebezpiecznych zapisów, które przewidują wprowadzanie licznych elementów ideologii gender do życia publicznego. I zdano sobie z tego sprawę w kilku krajach, gdzie na początku ta konwencja była podpisana, ale później nie została ratyfikowana. W takich krajach jak na przykład Słowacja, Węgry czy Bułgaria. Tam zastrzeżenia parlamentarzystów budziły zapisy dotyczące ideologii gender. Czym jest ta ideologia? Otóż tak najkrócej rzecz ujmując, jest to ideologia o wielości i zmienności płci. Do tej pory w dziejach ludzkości zawsze wyróżniano dwie płci, męską i żeńską, czyli po angielsku seks. Teraz okazuje się, że tych płci jest więcej, ale chodzi o płeć kulturową czy społeczno-kulturową, czyli gender po angielsku. I na początku twierdzono, że tych płci jest 6, czyli oprócz męskiej i żeńskiej także lesbijska, gejowska, biseksualna i transseksualna, stąd ten skrót LGBT, ale teraz doszedł do tego akronimu kolejny człon Q, czyli LGBTQ. I co oznacza to Q? To Q to znaczy queer, po angielsku skrzywiony, krzywy, i on oznacza wielość różnych tak zwanych płci nieheteronormatywnych, bo takiego wyrażenia się używa w tym żargonie gender, i tych płci może być nawet kilkadziesiąt, w zależności od tego, ile jest sposobów wyrażania swojej ekspresji seksualnej, zwanej niekiedy też tożsamością płciową. Zawsze uważano w dziejach ludzkości, że płeć jest stanem biologicznym, jest czymś stałym, niezmiennym. Otóż teoria gender mówi, że płeć nie jest stanem, lecz jest procesem, jest czymś płynnym, zmiennym i podlegającym różnym przemianom. Głównym ideologiem, a właściwie ideolożką ruchu gender jest znana feministka Judith Butler, która jako jedna z pierwszych dokładnie sprecyzowała, co rozumie pod pojęciem trzeciej płci, czy też tak zwanych wielości płci. Otóż Judith Butler twierdziła, że fakt, iż uważamy siebie za mężczyzn lub kobiety, jest wynikiem tak zwanego performatywnego mianowania. Co to znaczy? Otóż ona uważała, że istnieją pewne słowa zaklęcia, pewne słowa, które kreują rzeczywistość. Na przykład mianuję cię generałem, albo ogłaszam was mężem i żoną. I zdaniem Judith Butler podobne mianowanie performatywne ma miejsce w przypadku mężczyzn i kobiet. I kto dokonuje tego mianowania? Otóż jej zdaniem już podczas narodzin, kiedy położna odbiera poród i spogląda na narządy płciowe noworodka i krzyczy chłopiec albo dziewczynka, to ona nie stwierdza stanu faktycznego, ale tworzy pewien mit kulturowy, tworzy pewną narrację mityczną, którą następnie przejmują rodzice, personel medyczny, później całe otoczenie, i przez lata ta mityczna narracja jest nieświadomie i bezmyślnie powtarzana przez wszystkich. Podczas gdy w rzeczywistości nie mamy do czynienia ze stanem faktycznym, ale z pewnym procesem. I zdaniem Judith Butler należy właśnie zerwać z tym mitycznym myśleniem i zdecydować się na wybór własnej płci. I można powiedzieć, że w tym wypadku Judith Butler odsłania pewien mechanizm, który jest charakterystyczny właśnie dla ideologii gender, która opiera się na micie. Bo właśnie ideologia gender opiera się na tym, co Judith Butler nazywa performatywnym mianowaniem, czyli tworzeniem tego mitu. I to jest zgodne z tym, co pisał wybitny filozof niemiecki Ernst Cassirer o tak zwanych mitach politycznych. Otóż Cassirer twierdził, że najskuteczniejszą bronią masowego rażenia w dzisiejszym świecie nie jest broń militarna, ale broń psychologiczna, a zwłaszcza mity polityczne, które pozwalają zmieniać światopogląd i świadomość całych mas ludzkich bez użycia tępej siły fizycznej, a tylko za pomocą siły wyobrażeń. I w tym celu, jak pisał Cassirer, tworzy się mity polityczne, które według niego są dokładnie, precyzyjnie i przemyślnie konstruowane, tak jak tworzy się inne rodzaje broni, tak jak karabiny maszynowe, czołgi czy samoloty. Jednym z takich mitów politycznych jest właśnie ów mit, mitologia gender. I ma ona swoje, można powiedzieć, ściśle określone cele, właśnie polityczne czy też ideologiczne. I jakie to są cele? I tutaj bym się odwołał do słów jednego z najwybitniejszych autorytetów właśnie w środowisku gender czy też queer w Polsce, doktora Jacka Kochanowskiego. I tutaj może zacytuję fragment z jego książki czy też podręcznika Queer Studies z 2010 roku. Dr Jacek Kochanowski pisze: polityka wiążąca się z wiedzą wypracowaną w ramach Queer Studies umożliwia osiągnięcie celu strategicznego. Dekonstrukcję i destabilizację kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcję opartego na tych kategoriach systemu. Czyli tu mamy napisane wprost, jaki jest cel strategiczny Gender i Queer Studies. Dekonstrukcja, destabilizacja kategorii płci i seksualności, aby zdestruować oparty na tych kategoriach system. Czyli widzimy, że mamy tu cel nienaukowy, nie zdobycie wiedzy, nie dochodzenie do prawdy, ale cel polityczny, czyli zniszczenie systemu, destrukcja systemu, zniszczenie pewnego porządku. I można powiedzieć, że gender w swoich założeniach oparty jest na podobnych strukturach jak wierzenia religijne. Co to znaczy? Może spróbuję to wyjaśnić, porównując ideologię gender z chrześcijaństwem. Otóż należy wyróżnić dwie płaszczyzny poznania rzeczywistości, czyli rozum i wiarę. Dwa te porządki, które współistnieją obok siebie i można powiedzieć, że są wobec siebie komplementarne. Jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to w tym planie wiedzy naukowej, historycznej możemy powiedzieć, że Jezus żył w określonym miejscu, w określonym czasie. Możemy powiedzieć wiele na temat jego działalności, czyli stwierdzić historyczność jego postaci. Natomiast już w planie wiary, w tym planie religijnym, żeby powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus jest Bogiem, nie możemy opierać się na wiedzy, tylko na wierze. Tu jest potrzebny akt wiary. I na czym my tą wiarę opieramy? Na wiarygodności świadków. To znaczy wiara w Boga jest oparta na wierze w prawdziwość świadectw relacji ludzi. One sięgają oczywiście apostołów, ewangelistów, ale ten łańcuszek tych osób przekazujących wiarę od tych 2000 lat sięga aż do nas. I w przypadku ideologii gender spróbujmy przeprowadzić ten sam proces. Jeżeli chodzi o sferę faktów, sferę wiedzy biologicznej, to możemy stwierdzić, że materiał genetyczny, uposażenie genetyczne, pary chromosomów, narządy płciowe. Właściwie całe funkcjonowanie organizmu człowieka mówi nam niezbicie jednoznacznie, że mamy do czynienia z dwoma płciami, męską i żeńską. A co zrobić, jeżeli na przykład ktoś, kogo uważamy za mężczyznę, bo ma całe uposażenie genetyczne, narządy płciowe, układ hormonalny mężczyzny, twierdzi, że jest przedstawicielem trzeciej płci? Otóż nie możemy przyznać mu racji na podstawie wiedzy biologicznej, na podstawie faktów naukowych. Jedynie możemy przyznać mu rację, opierając się na stanie jego świadomości, na jego deklaracji, na tym, co on uważa za swoją tożsamość. Więc w imię czego odrzucamy całą wiedzę biologiczną, w imię czego odrzucamy fakty naukowe, w imię pewnej wiary, że my dajemy jemu wiarę, my uznajemy go za wiarygodnego, my uznajemy, że to, co się narodziło w jego mózgu, jego samoświadomość, jego poczucie tożsamości jest ważniejsze i jest w stanie unieważnić całą wiedzę biologiczną. Więc można powiedzieć, że gender jest oparte na wierze. Wierzę w to, co ktoś nam mówi o swoim stanie, o swojej tożsamości, świadomości i tak dalej. Ale w takim wypadku dobrze by było zachować pewną uczciwość intelektualną. Tak jak chrześcijanie mówią, my wierzymy w Chrystusa, ale jest to wiara, tak samo dobrze by było, gdyby przedstawiciele ideologii gender powiedzieli, to nie jest żadna nauka, to jest oparte na wierze. I wtedy sytuacja by była o wiele bardziej klarowna, jasna intelektualnie. I w pewnym momencie mamy do czynienia z przejściem od wierzenia do ideologii, kiedy na podstawie wierzenia, a więc tego, co się rodzi w mózgach różnych ludzi, próbuje się organizować całość życia publicznego. Próbuje się to, o czym pisał dr Jacek Kochanowski, dokonać dekonstrukcji obecnego porządku, zdestabilizować obecny ład i zbudować nowy porządek. Właśnie na podstawie nie nauki, ale na podstawie pewnego wierzenia, które urasta do rangi ideologii, jeżeli ma ambicje przebudowania naszego świata. I nic lepiej nie obnaża ideologicznego, a nie naukowego charakteru ideologii gender, jak stosunek reprezentantów tych środowisk do tak zwanej terapii konwersyjnej czy terapii reparatywnej. O co chodzi? Chodzi mianowicie o to, że są osoby orientacji homoseksualnej, które czują się źle ze swoimi preferencjami seksualnymi, czy tym, co nazywa się tożsamością seksualną. Chciałyby zerwać ze swoim homoseksualizmem, ponieważ często z tego powodu przeżywają stany rozpaczy, wręcz niekiedy gnębią ich myśli samobójcze i chciałyby być heteroseksualistami. I okazuje się, że ideologia gender, która głosi te hasła wielości i zmienności płci, która mówi, że można płci wybierać jak rękawiczki, dowolnie je zmieniać, nagle okazuje się, że kiedy dochodzi do przypadku, iż ktoś chce przejść od orientacji homo do heteroseksualnej, nagle okazuje się, że on tego nie może, że jest to przejaw homofobii, w niektórych krajach wręcz jest to już prawnie zakazane i można powiedzieć, że jest to ograniczenie ludzkiej wolności, bo w tym przypadku mamy do czynienia z osobami dorosłymi, które chcą w sposób wolny, świadomy podjąć decyzję o zmianie swojego życia, ponieważ chcą być szczęśliwe i nagle tego prawa do szczęścia im się odmawia. Odmawia im się prawa do dokonywania wyborów. W imię czego? No właśnie w imię założeń ideologicznych, które w tym akurat konkretnym wypadku podważają wszystko, co głosi ideologia gender. Ta ideologia jest też niebezpieczna z tego powodu, że ma zapędy totalitarne, próbuje przeorganizować nasz dotychczasowy świat, na przykład wprowadzając zamiast pojęć matka, ojciec, pojęcia rodzic A, rodzic B, próbując kneblować wolność słowa, próbując procesami nękać przeciwników, oponentów tej ideologii. I widzimy wszędzie, gdzie ta ideologia jest wprowadzana, że zmniejsza się obszar ludzkiej wolności. Dlatego też w imię obrony swobód obywatelskich należy odrzucić zapisy konwencji stambulskiej i sprzeciwiać się tej ideologicznej ofensywie genderyzmu.